Cześć! Porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym, jak szybko wejść w ketozę na moim przykładzie. Ja w ciągu 3 dni z naprawdę zerowej ketozy od kilku miesięcy weszłam na poziom 1,3 mmol na litr ciał ketonowych i powiem Ci, jak to zrobić. Wiele razy mówiłam, że moje podejście do diety ketogenicznej jest sezonowe. Ja też nie jestem osobą, która ma różnego rodzaju problemy zdrowotne, które by sprawiały, że po prostu ta dieta ketogeniczna na co dzień, dzień w dzień jest mi potrzebna. Zazwyczaj żywię się ketogenicznie bardziej ostatnio w stronę diety niskowęglowodanowej, natomiast w lecie, no byłam na diecie niskowęglowodanowej, ale w moim ogrodzie jest sad, są owoce i tych owoców po prostu w tym czasie jem sporo i od czasu do czasu wpadały mi też jakieś bardziej węglowodanowe produkty, więc na pewno w ketozie nie byłam. I postanowiłam do niej wrócić, bo ja do niej cyklicznie ciągle wracam już od 7 lat, dlatego że nigdy nie czuję się tak dobrze jak na keto pod kątem mojej sprawności umysłowej, pod kątem skupienia, takiego fokusu. I też jeżeli nie jestem na keto, to wracają mi niestety od czasu do czasu migrenowe bóle głowy, z którymi się nie lubię, a jak jestem w ketozie, to ich nie mam. Dlatego do ketozy wróciłam. Więc to nie jest tak, dlaczego o tym mówię, że ja po prostu pokazuję Ci, że miałam zero, bo na przykład zjadłam jakieś węglowodany i pokazuję, że miałam zero ciał ketonowych i nagle w 3 dni mam 1,3 mmol na litr ketonów, tylko ja naprawdę przez dłuższy czas miałam zero. I bardzo szybko w tą ketozę wchodzę. Na pewno zależy to po części od elastyczności metabolicznej, którą ja akurat mam. O elastyczności dużo już mówiłam i to jest bardzo ważny element, o którym wiele osób zapomina na dietach niskowęglowodanowych, więc trzeba o tą elastyczność dbać, wtedy się możemy łatwo przełączać pomiędzy glukozą, która też jest dobrym paliwem, tylko nie zawsze i nie dla wszystkich, i pomiędzy ciałami ketonowymi. Natomiast ważna jest też rzecz taka, że ja już w tej ketozie właśnie byłam i mój organizm jest z nią już od lat zaznajomiony, więc wiadomo, że jak Ty pierwszy raz wchodzisz w ketozę, no to raczej w 3 dni w nią nie wejdziesz. Możesz mieć ciała ketonowe na takim poziomie, na przykład po 3 dniach postu, możesz mieć nawet wyższe, natomiast to nie znaczy, że ta ketoadaptacja już u Ciebie będzie na takim poziomie, że będziesz skutecznie z tych ciał ketonowych korzystać. Natomiast jeżeli chcesz wrócić do keto, podzielę się z Tobą moją metodą, która naprawdę jest mega prosta. Po pierwsze, możesz wejść w ketozę postem. Zawsze ponowne wejście w ketozę postem jest najszybsze. Ale ja karmię piersią i dla mnie, jak karmię piersią już 2 lata ponad, to posty są trudne, źle się po prostu na nich czuję i tego nie robię. Więc ja nie pościłam, ale trzymałam sobie węższe okno żywieniowe niż zazwyczaj. Po prostu troszkę później zaczynałam jeść i troszkę wcześniej kończyłam. Nawet nie patrzyłam tak dokładnie na zegarek, ale tak mniej więcej myślę, że wychodziło mi 6-8 godzin. Więc to też nie jest tak, że jakoś bardzo długo pościłam. Natomiast skrócenie tego okna żywieniowego na pewno przyspieszy Ci wejście w ketozę. Po drugie, ja już od dawna prawie nigdy nie ważę, nie sprawdzam i nie liczę kalorii, które zjadam, ponieważ robię to dla moich podopiecznych, robię to dla moich diet, online jadłospisów i już dla samej siebie naprawdę po prostu nie chce mi się tego robić i nie czuję, że muszę. Więc tego nie ważyłam, ale po prostu ograniczyłam te wszystkie produkty, które tych węglowodanów mają dużo i jadłam, myślę, w okolicach 20-30 gramów węglowodanów na dobę, chociaż raz wieczorem zdarzyło mi się zjeść jakiegoś owoca i to w ogóle tego procesu też nie zaburzyło. Natomiast ja też te owoce naprawdę dość dobrze toleruję i po nich cukier nie skacze. Kolejna rzecz, którą zrobiłam, dużo się ruszałam. Aktywność fizyczna, jeżeli wypłukujesz glikogen, czyli te zapasy węglowodanów, zapasy glukozy w organizmie, to jest po prostu klucz i to Ci naprawdę bardzo mocno przyspieszy wejście w ketozę. I to nie chodzi o to, żeby tutaj koniecznie robić jakieś bardzo intensywne treningi. Ja nie zrobiłam przez te 3 dni ani jednego treningu siłowego, niestety. Ale ja bardzo dużo chodzę, dlatego że mam bieżnię i po prostu podczas pracy chodzę na bieżni i robię ostatnio troszkę mniej niż wcześniej, bo wcześniej przesadzałam i robiłam ponad 30 km na dzień i to było za dużo. Czułam się zmęczona, ale teraz robię pomiędzy 10 to takie minimum,
15-20 kilometrów po prostu w ciągu dnia do południa. Ja już te kilometry wychodzę, bo idę około 5 km na godzinę, czasem 6 km na godzinę na bieżni w trakcie pracy. Więc ten ruch, to chodzenie naprawdę bardzo mocno przyspiesza adaptację. Kolejna rzecz to przypilnowałam sobie, żeby na pewno wypijać odpowiednią ilość wody i wróciłam do systematycznego przyjmowania magnezu i potasu, bo ostatnimi czasy trochę ta suplementacja u mnie nie była taka regularna. Natomiast żeby uniknąć jakichkolwiek skurczów, bólów głowy czy odwodnienia, bo nie wiedziałam, jak mój organizm zareaguje, bo rzeczywiście dawno nie miałam aż takiej długiej wakacyjnej przerwy od keto, no to żeby się bezpieczny zawsze... Zabezpieczone? Jak to się mówiło? No coś takiego. Więc po prostu, żeby się zabezpieczyć, topiłam dużo wody i przyjmowałam sobie elektrolity. I to też jest ważne przy ketoadaptacji czy przy ponownej ketoadaptacji. I tutaj też przyspiesza ketoadaptację branie ketonów egzogennych BHB. I ja miałam to w planie, ale nawet o tym zapomniałam i tego BHB nie przyjmowałam przez ten czas, więc tak jak widzisz, to nie jest konieczne. Natomiast na pewno jeszcze bardziej by przyspieszyło i pewnie jeszcze bardziej by mi podbiło te ciała ketonowe, więc to też jest dobra metoda, którą możesz zastosować. I ostatnia rzecz u mnie, która nie jest konieczna i obowiązkowa, ale też bardzo dobrze współgra z wchodzeniem w ketozę, w ogóle współgra z ketozą i jest to coś, co ja robię już od kilku dobrych lat, a jakby mi ktoś powiedział 10 lat temu, że to będę robić, to bym się popukał w główkę, to morsowanie. O morsowaniu było bardzo dużo filmów, więc teraz nie będziemy o tym rozmawiać i pewnie osób nieprzekonanych być może nie przekonam. Chociaż pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy po moich filmach z zamrażarki też sobie zamrażarkę kupili. Wiem, że trochę Was jest, bo do mnie piszecie. Więc tak, wchodziłam do zimnej wody. W tym czasie to przyspiesza ketoadaptację i to po prostu mega dobrze robi, między innymi mojej głowie. Więc terapia zimna też jest takim elementem przyspieszającym keto. I tym sposobem ze stanu zerowej ketozy, z 0,000 ciał ketonowych weszłam na 1,3 mmol. I to jest dla mnie taki poziom w okolicach 1,5, który ja bez problemu utrzymuję, z którym się dobrze czuję. Moja glukoza też się obniżyła. Tego ostatniego dnia była nawet na glukometrze pokazane, że jest za niska. Natomiast to jest dobry poziom glukozy, glikeminaczczo. U mnie jest on dobry, ja się na nim dobrze czuję. Im więcej mam ciał ketonowych, tym ta glukoza nawet w okolicy 3,5 sobie schodzi i tutaj wszystko jest ok. Tak wyglądał mój powrót do keto. Mam nadzieję, że może Was zainspirowałam też do ponownego wejścia. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, jak przebiegała Wasza ketoadaptacja. Może ile razy się adaptowaliście ponownie do ketozy, to też ciekawe. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!